Zapraszamy do Planetarium Śląskiego Parku Nauki, największego i najstarszego planetarium w Polsce, obecnie jednego z najnowocześniejszych na świecie, w którym od lat odbywają się legendarne widowiska muzyczne Józefa Skrzeka. Czy są wydarzenia związane z planetarium, które szczególnie zapadły Ci w pamięć? Czy to jest ciągle ta sama energia, która powoduje, że tu grasz tylko tak, a nie inaczej? W innym miejscu byś tak nie zagrał. Tak, to jest absolutnie miejsce wyjątkowe w różnych konstelacjach, bo to z projekcją Gwiazd u Góry tak, ale my tutaj też graliśmy. Jak było Epitafium Dusz, to tu w obserwatorium na gitarze grał Hendrixa, jeden z gitarzystów świetnych. I tutaj był dzwon w tym miejscu gdzieś i dwóch takich bębniarzy w ten dzwon sobie tam uderzało. Epitafium Dusz, fantastyczne spotkanie. No poza tym też kiedyś tutaj miałem fortepian i to był pokój saren. A ja miałem smoking. Jakie miejsce w tych wyjątkowych doświadczeniach zajmuje właśnie planetarium? Czy jest to z czymś porównywalne? Grałeś na całym świecie. I jakie miejsce w tym wszystkim zajmuje planetarium? Żula, śląskie planetarium, zauważ. Grałem w tych planetariach różnych. Bardzo się przyjaźniłem z planetarium toruńskim. Natomiast śląskie planetarium było dla mnie zawsze takim absolutnym checkpoint. Tutaj niedaleko jest Leśniczówka, która też w tamtej dekadzie miała po prostu wyjątkowość, fenomen absolutny. Spotykania się artystów z różnych sfer. Tu gdzieś w tym naszym Central Parku, dość blisko mam tutaj ojcowiznę. Także kiedy miałem jakieś ważne spotkania, to zawsze się umawiałem w planetarium. No wcześniej grałem tutaj systematycznie na zmiany pór roku. Wiosna, jesień, lato, zima. A teraz gram premierowo w całkiem nowym sprzętem projekcyjnym, no i sam jestem ciekaw, co to jest. Dlaczego nigdy nie chciałeś zamieszkać na stałe gdzie indziej? Podróżowałeś po całym świecie, ale zawsze też wracałeś na Śląsk. Ja jestem najstarszy w tym rodzie, jeszcze do tego hop. No to jak, no to same dziewczyny idą za mną, rozumiesz, tu córki, tu wnuczki, tu wiesz, siostra, no to same kobiety. No to dobra, no teraz ja mam po prostu i świat i to, co zostanie tak na pastwo ludzkie, to ta ojcowizna, to wszystko, co zrobił tata, ujek, dziadki i w ogóle całe to pokolenia, to jest kilka pokoleń. W tej chwili ta ojcowizna to już jest szóste pokolenie, biorąc wnuczki pod uwagę. Jest to dla mnie wielki szacunek i wielki zaszczyt, że mogę w tym uczestniczyć. Rzeczywiście kusi cię tam coś, prawda, w świecie, no bo zdarzają się konkursy przecież, ale jednak wracam i do roboty. Trzeba pracować, no to robić trzeba. Trzeba tu sztekier, tu co innego. No, mam wokół pewnych też ludzi, którzy mi pomagają. Jestem im wdzięczny, że są dla mnie tacy, powiedzmy, wyrozumiali, bo czasami jestem rozkosmany, a czasami jestem gdzieś myślami gdzie indziej. No ale okazuje się, że bycie na ojcowiźnie to jest ważne. Dzisiejszy koncert ma wyjątkowy charakter, jest premierą niejako w nowej odsłonie planetarium i ma dla Ciebie również szczególny wymiar osobisty. Tak, ten koncert dedykuje Alince. To jest moja miłość. Moja rusałka
moja perła w koronie. Powiedziałbym, że sentyment i to wszystko, co z nią przeżywałem przez te dekady, to miało znaczenie pierwszorzędne. Teraz mamy córki. Piękne, jedna z nich zaśpiewa dzisiaj. I wnuczki. No się wierzą. Ciągle mnie ściska. To jest świeże. Natomiast to, że mogę rozpocząć nową edycję tego obiektu, to jest dla mnie ważne też, jako że kończyłem 4 lata temu na sprzęcie analogowym, który jest na dole. A teraz tutaj powstały jakieś miliony nowych gwiazd, które gdzieś tam idą sobie na tych ekranach niesamowitych. A ja spróbuję to ubarwić i opowiedzieć muzyką. Zgłębianie tajników kosmosu i słuchanie muzyki Józefa Skrzeka to jest jednak zupełnie inny wymiar, a współpraca planetarium z Józkiem Skrzekiem trwa długo. Patrzymy na niego i podziwiamy. On spogląda w górę, jakby widział tam genialną partyturę, a tak naprawdę improwizuje i nie po raz pierwszy w planetarium. Józef Skrzek jest znakomitym ilustratorem. Wystarczy pokazać mu obraz, a on do tego na bieżąco komponuje i odtwarza swoją muzykę. Rzeczywiście Józef Skrzek gra w planetarium od 40 lat. Wspominał o tym, że też jest bardzo ciekawy tych zmian. Co się zmieniło? Zmienił się projektor? No rzeczywiście, projektor mamy zupełnie nowy. To jest współczesny projektor analogowy, to co mamy tutaj przed nami. Projektor japońskiej firmy Goto. Nasz stary Zeiss jest na emeryturze i został wyeksponowany w innym miejscu. Ale to, co jest tutaj ciekawe, to hybrydowa projekcja, czyli uzupełnienie tego analogowego projektora projekcją cyfrową. I to ona przede wszystkim tutaj grała na tym koncercie. Te wszystkie mgławice, ruchy, przeloty między gwiazdami, zbliżanie do planet. To nie było możliwe wcześniej przy pomocy starego projektora. Teraz to wszystko możemy odtworzyć. Jesteśmy w tej chwili wewnątrz kabiny windy, która wywiezie nas na szczyt wieży obserwacyjnej, gdzie uruchomimy kamerę obskurę. Tu przed nami jest stół, który pełni rolę ekranu. Możemy tym stołem obracać, wkręcać go albo wykręcać, zmieniając jego wysokość, a to pozwala nam uzyskiwać ostrość obrazów. Najpierw zamkniemy żaluzję. Zmienimy oświetlenie, żeby oczy nam się lepiej przyzwyczajały do ciemności. I jedziemy do góry. Wieża ma wysokość 25 metrów. Kamera jest jeszcze 5 metrów wyżej, więc około 30 metrów będziemy oglądać horyzont. Dach windy teraz zostanie rozsunięty. A my musimy wyostrzyć trochę obraz. W tym wypadku podnieść wyżej stół. Chyba łatwo rozpoznać, co oglądamy. Mamy już wieczór, więc światła jest niewiele. W ciągu dnia ten obraz jest bardzo wyraźny. Można nawet przy dobrej pogodzie zobaczyć góry. Możemy tą kamerą obracać dookoła, zobaczyć cały horyzont.
Muszę konkretnie panią za... Zakładamy gogle wirtualnej rzeczywistości. Za chwilę nastąpi kalibracja gogli, potem kalibracja kapsuł. No i rozpocznie się lot w kosmos. Który to będzie lot? Mój? To będzie 27. A jaka jest różnica między pierwszym a 27? Jest jakaś różnica? Jest różnica, dlatego że wielokrotnie poprawiano oprogramowanie, słuchano naszych złośliwych uwag, zmieniano grafikę, zmieniano całą automatykę, dostosowywano ścieżkę dźwiękową, no i teraz jest to dokładnie takie, jakie powinno być. I jakiego rodzaju przeciążenia tutaj mają miejsce? Symulujemy do 3G, natomiast poprzez położenie ciała jesteśmy w stanie na przykład zasymulować mniej więcej to, co czuję na scenie w czasie startu i w czasie wchodzenia z powrotem w atmosferę. Szczęśliwego powrotu! Cześć Karolina! Pa! Będzie okej, okay, naprawdę. O, jakie mam dłonie śmieszne. Już widzisz 6 palców. Kapsuły się teraz kalibrują. I za chwilę nastąpi start. Na tych monitorach widzimy różne parametry lotu. Będziemy widzieli prędkość pojazdu, jego wysokość nad powierzchnią Ziemi, zużyte paliwo. A na ostatnim jest trajektoria lotu. Celem jest Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, do której za chwilę pojazdy się zbliżą. Nastąpił start rakiety. Wszyscy pasażerowie mają gogle wirtualnej rzeczywistości i oglądają kabinę od środka, ale mają też szerokie pole widzenia przez iluminator i widzą otoczenie. Rakiety startują z okolic planetarium w Parku Śląskim, tu jest kosmodrom. No i za chwilę opuszczą atmosferę. Statki zbliżają się już do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Za chwilę nastąpi połączenie. Nastąpi to dokładnie w 3 minucie lotu. Stabilizuję kapsułę. Uruchamiam czynniki korekcyjne. Coś jest nie tak. Nastąpiło zderzenie z Międzynarodową Stacją Kosmiczną. Statki po uderzeniu rotują i kapsuły wchodzą w automatyczne lądowanie awaryjne. W tej chwili mamy spadochrony, czyli zaraz kapsuły wylądują. Witamy na ziemi. Było cudnie. Super. Dałem się, że o mnie zapomnieliście. Witamy na ziemi, proszę bardzo. Tutaj mamy pokój wstrząsów. Możemy odtworzyć dowolne trzęsienie ziemi albo wstrząs górniczy. 1:1 to nie jest taka zwykła huśtawka, tylko platforma zrobotyzowana. Jest postawiona na platformie Stewarta, która jest tam pod fundamentami jeszcze tej hali. I to, co wgramy do komputera, co wcześniej zostało zarejestrowane przez sejsmometry, można tu odtworzyć 1:1. Na tym monitorze można odtworzyć także ten zapis w trakcie wstrząsu. Tam mamy sejsmografy Wicherta sprzed 120 lat. Zostały odrestaurowane, kiedyś pracowały w podziemiach planetarium. Zostały stamtąd wyciągnięte i odnowione. Czyli 120 lat mają te maszyny. Tu mamy sejsmometry SK58. Z roku 1958 i mamy współczesny sejsmometr trójosiowy z 2022. Widać historię i postęp miniaturyzacji. Tamten sejsmograf ma powiększenie odchylenia gruntu 150 razy. 150, ten 3000 razy, a ten 50 tysięcy razy. Możemy tutaj, one są włączone, więc jeżeli tupniemy, ekran zostanie odświeżony, to ten mój wstrząs się pojawi.
tutaj mamy różne modele fal, czy ośrodków, ośrodka sprężystego, gdzie możemy pokazywać rozprzestrzenianie się fal poprzecznych, podłużnych, Rayleigha czy Lowa. Te dwie ostatnie to są fale powierzchniowe, czyli takie, które rejestrujemy między innymi sejsmometrami i które możemy odtwarzać w tej naszej platformie do wstrząsów. Ciekawa jest fala Rayleigha. Cząstki ośrodka reprezentowane przez te kulki obracają się po elipsach. W tym wypadku po kole, więc widzimy tutaj, że zakreślają okręgi, ale cały ośrodek faluje tak jak powierzchnia wody. No i tak też powierzchnia gruntu faluje jak powierzchnia wody, powodując dość spore zniszczenia najczęściej. To jest ekran kulisty, na którym można wyświetlić praktycznie wszystko, co ma jakąś sferyczną strukturę. Czyli na przykład powierzchnię planet, powierzchnię Ziemi. Można też wyświetlić niebo, tylko jakby z perspektywy Pana Boga. Możemy zobaczyć z zewnątrz, jeżeli można prosić o galaktykę i sferę niebieską. Czy można to samemu uruchomić? Można wybrać temat? Tak, mamy 150 kontentów i tu Pan może z tabletu wybrać cokolwiek. Tak? Mamy Drogę Mleczną i gwiazdy, ale oglądane z zewnątrz, a nie ze środka sfery niebieskiej. Mamy tutaj makietę centrum Katowic. Z pewnością niektóre z tych budynków Państwo mogą rozpoznać. No i burza nad Katowicami. Widać pioruny, z których nie wszystkie docierają do powierzchni Ziemi, ponieważ w naturze około 10% piorunów czy wyładowań dociera do powierzchni Ziemi. I w naszym przypadku jest niemal dokładnie tak samo. Planetarium Śląskie powstało w 1955 roku. W wyniku przebudowy i modernizacji zrealizowanej na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zostało przekształcone w Planetarium Śląski Park Nauki i stało się największą i najnowocześniejszą w tej części Europy tego typu placówką. Nowy Park Nauki niemal w całości znajduje się pod ziemią. Na odwiedzających czekają interaktywne stanowiska, dzięki którym można zgłębiać tajniki sejsmologii, meteorologii oraz astronomii.